Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry Rising Storm 2 Wietnam. I dzisiaj omówię dwie bronie, które wywarły niesamowity wpływ na rozwój broni palnej w okresie zimnej wojny i późniejszym również na dzisiejszy rozwój broni palnej. I które można powiedzieć przedstawiły dwie różne definicje tego, jaka ma być broń pojedynczego żołnierza, zależnie od tego, jakie on posiada umiejętności i w jakiej armii, typie armii on służy. Może zacznijmy od M16. M16 jest to broń skonstruowana przez Eugena Stonera pomiędzy rokiem 1957 a 1960 i od 1960 roku produkowana do chwili obecnej. Powstało mnóstwo wersji i ogólnie liczy się, że oblicza się ilość wyprodukowanych egzemplarzy tej broni na około 8 milionów i to do roku 2004. Ona dalej jest produkowana, więc cały czas ta liczba rośnie. Jest to broń, która zasilana jest nabojem 5,56 x 45 mm i dzięki tej małej amunicji, bo to jest amunicja małokalibrowa, jest to broń niesamowicie precyzyjna, pomimo że waży niewiele, około 3 kg. Jest to broń niesamowicie precyzyjna. Zasięg skuteczny to około 550 metrów, więc naprawdę sporo. Szybkostrzelność teoretyczna od 700 do 900 strzałów na minutę. I jest zasilana z przeróżnych magazynków. Magazynka 20-nabojowego, 30-nabojowego, nawet 18-nabojowego. Więc naprawdę tu można pokombinować. Po ostatnim wystrzale zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu. Zwalnia się go za pomocą przycisku po lewej stronie broni. Jest to broń samoczynno-samopowtarzalna i jest ta broń naprawdę skuteczna, jednak w rękach doświadczonego żołnierza. Jest to broń dość skomplikowana, wymagająca odpowiedniego czyszczenia, odpowiedniego przygotowania, odpowiedniego obchodzenia się z nią. I w armii USA ta broń mogła się sprawdzić bardzo dobrze, dlatego że poziom wyszkoleni żołnierzy armii USA jest naprawdę wysoki i był i jest wysoki, przez co no, nie ma większego problemu z tym, żeby tą broń dobrze wyczyścić, żeby ją dobrze przygotować do walki, a też w różnych sytuacjach nie ma większego problemu z tym, żeby żołnierz dobrze wyszkolony, dobrze przygotowany do walki, mógł z niej, można powiedzieć, wycisnąć ostatnie soki, żeby ta broń była maksymalnie wykorzystana. Do tego ta broń została stworzona dla dobrego żołnierza, który ma pojęcie, co się dzieje na polu bitwy i nie idzie ślepo, można powiedzieć, naprzód. Potrafi tą broń wykorzystać na różne sposoby. Wie, jaką ona posiada siłę rażenia, jak daleko potrafi donieść pocisk w sposób skuteczny i zabójczy. Więc jest to broń typowa dla żołnierza, który jest doskonale przygotowany na polu bitwy. Do tego ta broń została stworzona i dlatego ona jest poniekąd bardziej skomplikowana. Ma też dlatego taki m.in. nabój. Owszem, jest to nabój bardzo precyzyjny, bardzo dobry. Jednak trzeba tu uwzględnić jedną rzecz, że ten nabój ma dużo mniejszą siłę obalającą w porównaniu na przykład z nabojem AK-47, o czym zaraz będziemy mówić. Jest to nabój po prostu, który jest bardzo precyzyjny, ale siła obalająca jest bardzo, bardzo mała, może nie bardzo, bardzo mała, bo trafienie takim nabojem oczywiście jest śmiertelne, jednak na pewno ma nieco mniejszą energię w porównaniu z nabojem AK-47, zwłaszcza na mniejszych odległościach, ale z drugiej strony jest precyzyjna, więc można ją wykorzystać na dużych odległościach znacznie, znacznie skuteczniej i znacznie, znacznie lepiej. Trzeba też uwzględnić to, co już mówiłem, że wykorzystuje ją tą broń przede wszystkim żołnierze, którzy się, można powiedzieć, znają na walce. To jest ich zawód. Pomimo, że armia USA podczas wojny w Wietnamie była poborowa, wielu młodych ludzi tam było, to jednak te jednostki przechodziły dość intensywne szkolenie, czyli że nie byli ślepo uczeni, jak broń rozłożyć i tak dalej, tylko ich przygotowano do jakby obcowania z tą bronią. I zresztą w USA każdy posiada praktycznie broń, więc dla nich używanie karabinu to nie było nic nowego. I tutaj natrafiamy na tą właśnie kwestię starcia zestawienia z AK i AKM-em. Dlaczego mówi AK i AKM, a nie mówi na przykład AK-47, ponieważ już wcześniej tak powiedziałem. Właściwie w Rosji nigdy nie nazywano tej broni AK-47, nie nadawano jej konkretnej daty rocznej. To po prostu albo AK, automat kałasznikowa, albo AKM,
automat kałasznikowa modyfikowany. Projektant broni, Michał Kałasznikow, tworzył tę broń pomiędzy rokiem 1946 a 1948. Produkcja AK trwała od 1949 do 1959, AKM-u od 1958 i do pory dzisiejszej, do czasów dzisiejszych ta produkcja trwa. Kaliber broni 7,62, nabój 7,62 na 39 mm, wzór 43, jest to nabój pośredni. Waga około 4 kg, zasięg skuteczny to około 300 metrów w jednym i drugim wypadku, czyli AK i AKMM. Szybkostrzelność teoretyczna 600 strzałów na minutę, praktyczna 100, od 100 do 40 strzałów, 100 serią, 40 strzałów ogniem pojedynczym. I konstruktor od razu stworzył broń, można powiedzieć, idealną dla armii radzieckiej, dlatego że jest to broń prosta, niesamowicie prosta, która ma mało elementów, która jest nieskomplikowana i która się sprawdza chyba w rękach każdego żołnierza, nawet najbardziej opornego. Zresztą armia radziecka i większość armii, które wyposażone na tą broń lub jej modyfikacje, czyli na przykład armię Układu Warszawskiego, różniły się znacząco od armii amerykańskich i armii, które na tej armii amerykańskiej się wzorowały, czy na przykład armii brytyjskiej, francuskiej i tak dalej. Dlaczego? Żołnierza nauczono praktycznie rozebrać ten karabin z zamkniętymi oczami i złożyć. On miał wiedzieć, że ten karabin strzela, miał wiedzieć, co mniej więcej się nim dzieje, żeby wiedzieć na przykład, jak go odblokować, kiedy się zatnie, chociaż zacięcie AK-47 podobno graniczy z cudem, ale jak wiemy, cuda się zdarzają, więc najprawdopodobniej kiedyś tam w historii mogło się zdarzyć, że AK-47 lub AKM się zaciął. Co do samej broni, była to broń, jak już mówiłem, stworzona dla bardzo prostego żołnierza. Armia poborowa USA z na przykład okresu wojny wietnamskiej górowała parokrotnie nad armią radziecką czy każdą armią Układu Warszawskiego. Całkiem inaczej wyglądało szkolenie, całkiem inaczej wyglądała filozofia przygotowania żołnierza do walki. I można powiedzieć, ta broń też stała się świetną bronią dla partyzantów, dlatego że ona była prosta. I kiedy, na przykład jak w przypadku Wietnamu, nie mamy czasu ani możliwości szybko przygotować dobrego żołnierza, to należy mu dać coś, co będzie, można powiedzieć, idiotoodporne, że on nie będzie w stanie tego zepsuć. A M16 dało się zepsuć. Nawet całkiem dobrzy żołnierze podobno byli w stanie tą broń doprowadzić do stanu nieużywalności. Natomiast AK i AKM są odporne na zabrudzenia, na strzelanie z gorszego typu amunicji, na rzadkie czyszczenie, na takie niezbyt dobre obchodzenie się z tą bronią. Można powiedzieć, to wszystko, na to wszystko jest, na wszystkie warunki negatywne jest ta broń praktycznie odporna. Ktoś powie, że ma mały zasięg w porównaniu z M16. No, tu mamy 550 metrów, tu mamy około 300. Zależy też z jakiego, można powiedzieć, trybu strzelamy, czy strzelamy serią, czy strzelamy pojedynczymi. Tu się trzeba w tym wypadku zgodzić, że M16 ma wyraźnie większy zasięg. Jednak jeśli przyjrzymy się temu, jak prowadzi się walki w dzisiejszych czasach, to my zasięgu większego niż 300 parę metrów raczej nie potrzebujemy. Jak trzeba strzelać na większy dystans, to są do tego odpowiednio przeszkoleni żołnierze z odpowiednią bronią. Taki zwykły żołnierz raczej nie strzela na większe dystanse, więc jak najbardziej ta broń się sprawdza. I to jest ta jej zaleta, która jest nabój, bardzo duża siła obalająca w porównaniu z 5,56. No, jest na tych odległościach widoczna. Czy wygrał AKM czy M16 podczas wojny wietnamskiej? Często się takie pytanie zadaje. Żadna broń nie wygrała. To są bronie stworzone dla dwóch różnych typów wojsk. M16 jest stworzone dla doskonale wyszkolonej armii amerykańskiej, w której, jak już mówiłem, żołnierz jest w stanie wycisnąć wszystko z tej broni. Znają na wylot, można powiedzieć, każdy element zna broni. Natomiast
AKM jest stworzony dla żołnierza, który potrzebuje prostej broni, która strzela, a jeśli chodzi o jakieś kombinowanie przy tej broni, rozbieranie i tak dalej, to dzieje się to tylko wtedy, kiedy ta broń już dosłownie nie działa. Kiedy ona już naprawdę się zatnie i na amen. A tak to zazwyczaj dało się AK bardzo łatwo odblokować. I wracając do samej gry Rising Storm, żadnej z tych broni nie lubię. M16 jest faktycznie precyzyjne, bardzo celne i tak dalej. I jednak w nim brakuje mi takiej siły obalającej. Gdzieś to umyka w tej broni. Mi tego po prostu brakuje. Z drugiej strony starałem się nie grać żołnierzami, jak to się mówi, zwykłymi żołnierzami właśnie wyposażonymi w tymi broni. Zawsze wybrałem jakąś specjalizację, jeśli się da. M14 też nie lubię, więc ogólnie granie siłami amerykańskimi mnie przeraża. Co do sił północnego Wietnamu, zazwyczaj wybieram SKS-45. Po prostu jakoś leży mi bardziej niż AKM, dlatego, czy na przykład chińska wersja AKM-u, dlatego, że wydaje mi się jest precyzyjniejszy, co sobie cenię, a strzela tym samym nabojem co AK. Więc nie widzę sensu po prostu z mojego punktu widzenia wybierać sobie broni, której nie lubię, wolę po prostu tą, która mi bardziej leży, a niewątpliwie mogą się znaleźć osoby i pewnie są to takie osoby, które jedną i drugą broń lubią. No, ale ja do nich nie należę. Dla mnie te bronie są jakieś takie, nie wiem, może pospolite, chociaż z drugiej strony jedna i druga broń wywarła niesamowity wpływ i tego im nie można zabrać, że te broni są po prostu wręcz pod wieloma względami genialne, to trzeba przyznać. Nie muszę lubić, ale przyznać rację to, że ta broń wywarła niesamowity wpływ i że była naprawdę udana, jedna i druga. No to muszę przyznać. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, jak wam się podoba M16, jak wam się podoba AK-47 albo AKM. Właściwie powinienem używać AK skrótu. Jak one sprawują się w innych grach? Może jeśli graliście w Rising Storm, czy je lubicie? Z mojej strony to tyle. Jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. No i cześć!